czerwonym, Leszek Sokołowski w białym i Sławomir Derdziński w niebieskim. To właśnie ten zawodnik na Państwa ekranach w tym momencie. Czekają na odpowiedni moment. Taśma w górze. Bardzo dobrze wystartował Jacek Golob. Leszek Sokołowski trochę był chyba zamknięty przez Sławomira Derdzińskiego, który w tej chwili walczy o pierwsze miejsce z Jackiem Golobem. Bardzo szybki jest motocykl Sławomira Derdzińskiego, ale nadal prowadzi Jacek Golob. Leszek Sokołowski spadł na czwartą pozycję. Oj, teraz kłopoty, olbrzymie kłopoty miał Sławek Derdziński z utrzymaniem się na motocyklu. Stracił drugą pozycję, jest na trzecim miejscu. Potworzyły się teraz dwie pary. Pierwsza to właśnie bydgoszczanin Jacek Golob i Jacek Krzyżaniak, a druga para to Sławomir Derdziński i daleko z tyłu Leszek Sokołowski, zastępujący w dzisiejszym spotkaniu Waldemara Cieślewicza. Cały czas Golob naciskany przez Jacka Krzyżaniaka. W tej chwili mam wrażenie, troszkę zyskał Jacek Golob, ale na wirażu nadal atakuje Jacek Krzyżaniak. Czy Golob dowiezie 3 punkty? Tak jest. Mimo nieustannych ataków nie udało się Jackowi Krzyżaniakowi dogonić bydgoszczanina. Jemu zapisujemy zatem 2 punkty. 1 punkt dla Sławomira Derdzińskiego. Bez punktu na metę przyjechał Leszek Sokołowski, a więc proszę Państwa, pierwszy wyścig remisowy 3-3. No i zanosi się na olbrzymie emocje. Tomasz Golob, Mark Loram, Paweł Łęcki, Mirosław Kowalik, wyścig drugi. Wystartowali, został Paweł Łęcki na starcie, Tomasz Golob z przodu i dwaj Torunianie zajmują i drugą i trzecią pozycję. Tomkowi postawiło motocykl, słyszą Państwo te owacje miejscowej publiczności, ale utrzymał bydgoszczanin prowadzenie. Tomek Golob jest jeźdźcem fabrycznym Jawy. W tym sezonie będzie dosiadał właśnie tej marki motocykli. Bardzo szybki motocykl Tomasza Goloba. Za nim Mark Loram. Trzeci Mirosław Kowalik i Paweł Łęcki czwarty. A więc proszę Państwa, wygląda na to, że kolejny bieg zakończy się remisem. Rozpoczynają zawodnicy ostatnie okrążenie. Mark Loram cały czas naciska bydgoszczanina, ale chyba nie da rady. Tomek Golob, jeżeli już wystrzeli do przodu, to rzadko kiedy traci te pozycje. Tomasz Golob 3 punkty, 2 punkty dla Marka Lorama, 1 dla Mirosława Kowalika i punktu nie zdobył Paweł Łęcki, a więc proszę Państwa, kolejny remis, drugi już w tym spotkaniu 3-3 i po dwóch wyścigach 6-6. Tomasz Bajerski w kasku niebieskim, Ireneusz Kwieciński w białym, Mark Loram w czerwonym i Tomasz Golob w żółtym. Jak na razie 9-9, a my oglądamy wyścig czwarty. Tomek Golob zdaje sobie sprawę oczywiście, że na jego barkach i na barkach jego brata ciąży odpowiedzialność. Wystartowali. Tomek Golob szeroko. I już jest z przodu. Na prostej z pewnością nabierze prędkości. Oddali się. Nie ogląda się bydgoszczanin za siebie. Liczą się tutaj punkty Tomka Goloba. A Ireneusz Kwieciński musi po prostu sprawdzić się w twardej ligowej walce. Na razie jest na czwartej pozycji. Proszę Państwa, czyżby to był mecz remisu? Tomasz Golob daleko z przodu. W kasku czerwonym Mark Loram. Już po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu Anglik musi uznać wyższość bydgoszczanina. Tomek Golob rozpoczął ostatnie okrążenie. Mark Loram drugi. Trzeci jest Tomek Bajerski i czwarty Ireneusz Kwieciński. Już za moment wszystko będzie, proszę Państwa, jasne. 3 punkty dla Tomasza Goloba, 2 dla Marka Lorama. 1 zapisujemy Tomaszowi Bajerskiemu, a Ireneusz Kwieciński przyjechał na metę bez punktu. Paweł Łęcki w kasku białym, Mirosław Kowalik w niebieskim, Jacek Golob w żółtym i Jacek Krzyżaniak w czerwonym. Jacek
Golob tradycyjnie swoim zwyczajem chciał sobie wykopać odpowiedni rowek, aby jak najlepiej wystartować spod tej taśmy. Już wszyscy gotowi. Łęcki, Kowalik, Golob i Krzyżania. Mam wrażenie, że Kowalik jednak był szybszy spod taśmy. Tak jest i on prowadzi, ale Jacek Golob to przecież ambitny zawodnik. On chyba nie jest zadowolony z tej drugiej pozycji. Na razie kolejność jest następująca. Mirosław Kowalik pierwszy, teraz Jacek Golob troszkę się zawahał na motocyklu, ale utrzymał drugą pozycję. Jacek Krzyżaniak jest trzeci, a drugi z Bydgoszczan, Paweł Łęcki, zamyka tę stawkę. Mirosław Kowalik, Jacek Golob i Jacek Krzyżaniak. A więc proszę Państwa, czyżby szósty wyścig miał mieć inny przebieg niż pięć poprzednich? Mirosław Kowalik, Jacek Golob, Jacek Krzyżaniak. Paweł Łęcki się w tym wyścigu nie liczy. Wszystko zależy teraz od tego, jak pojedzie Mirosław Kowalik i Jacek Golob. Czy któryś z nich nie popełni błędu? Na razie wygląda na 4-2 dla Torunia. Czyżby Jacek Golob spasował? Dosyć niepewnie na tym wirażu było. I tak, proszę Państwa, pierwsze zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu zapisujemy drużynie toruńskiej. Mirosław Kowalik 3 punkty, Jacek Golob 2, Jacek Krzyżaniak 1 i Paweł Łęcki bez punktu. A więc, proszę Państwa, po 5 remisowych wyścigach, 5 wyścigów zakończyło się remisem 3-3. Pierwsze zwycięstwo w spotkaniu, w wyścigu szóstym, pierwsze zwycięstwo dla zespołu Apatora. Mirosław Kowalik 3 punkty, Jacek Golob 2, Jacek Krzyżaniak 1 i Paweł Łęcki bez punktu. Poprawski w kasku białym, Jaguś w niebieskim, Ireneusz Kieciński w żółtym i Tomasz Bajerski w czerwonym. Wiesław Jaguś pokazał się z bardzo dobrej strony. W pierwszym starcie zdobył 2 punkty. Pewnie tutaj też będzie chciał odegrać znaczącą rolę. Wystartowali. Całkiem niezły Tomek Poprawski, ale chyba się zawahał. A Wiesław Jaguś z przodu i drugi z Torunian, Tomasz Bajerski na przedzie. A więc proszę Państwa, dwaj Torunianie z przodu, Ireneusz Kwieciński dopiero trzeci, Tomek Poprawski czwarty. Ta konfrontacja pomiędzy młodzieżą bydgoską i toruńską wypada raczej jednoznacznie. Młodzież toruńska znakomicie sobie radzi. Dla Bydgoszczan to są, proszę Państwa, trudne warunki jazdy w pierwszej lidze. Wiesław Jaguś. Drugi jest Tomasz Bajerski, Ireneusz Kwieciński. Może teraz na prostej spróbuje zaatakować Torunianina. Tomek Poprawski nie liczy się. A więc wszystko jasne. Proszę Państwa, 5-1 zwycięża młodzież toruńska. Wiesław Jaguś 3 punkty, Tomek Bajerski 2, Ireneusz Kwieciński 1 punkt i Tomasz Poprawski bez punktu. W tej chwili zaległa jakby taka cisza na stadionie. Wszyscy są ciekawi właśnie tego pojedynku, duetu toruńskiego z wicemistrzami świata. Mark Loram już gotowy do startu. Jacek i Tomek opóźniają start. Mirek Kowalik także pod taśmą, skupiony. No i za chwilę wszystko będzie jasne. Mark Loram i Tomasz Golob. Ci dwaj zawodnicy wystartowali najszybciej. Tomek Golob z przodu. Jacek daleko, daleko z tyłu. Na czwartą pozycję w tej chwili spadł. A Mark Loram próbuje po wewnętrznej wyprzedzić bydgoszczanina. Na razie Tomek Golob prowadzi. Mark Loram jest drugi, trzeci Mirosław Kowalik, a Jacek Golob na czwartej pozycji. No cóż, proszę Państwa. Czyżby kolejny wyścig remisowy? Ta rezerwa taktyczna miała bydgoszczanom przynieść jakąś zdobyć punktową, a zanosi się na to, że tylko Tomasz Golob zdobędzie punkty. Ale nie przesadzajmy jeszcze. Nie przesądzajmy. Tomek Golob.
Mark Loran, Mirosław Kowalik i Jacek Golob. Teraz po wewnętrznej Bydgoszczanin zaatakuje, nabierze prędkości. I teraz złamie motocykl i czy zepchnie Mirosława Kowalika na zewnątrz? Tomek Golob, Mark Loran, Mirosław Kowalik. A więc proszę Państwa, bieg remisowy. Myślę, że Jacek Golob zbyt późno się obudził do ataku w tym wyścigu. Gdyby próbował troszkę wcześniej, gdyby był troszkę sprytniejszy, być może dowiózłby dla bydgoskiego zespołu ten jeden punkt. A tak, proszę Państwa, kolejny bieg remisowy. Tomek Golob zdobył 3 punkty. Jego starszy brat Jacek punktu nie zdobył. Mark Loran 2 punkty. Mirosław Kowalik 1. Jacek Krzyżaniak. Tomasz Golob, Sławomir Derdziński, Henka Gustafsson, wyścig 9. I proszę Państwa, tym razem Tomek Golob zepchnięty zupełnie na ostatnią pozycję. Tomek myślał, że sędzia przerwie wyścig. Tak się nie stało. Jacek Krzyżaniak prowadzi. Drugi jest Henka Gustafsson i teraz dopiero w pościg ruszają za Toronianinem Bydgoszczanie. Pierwszy Henka Gustafsson po zewnętrznej, czy Tomek będzie po wewnętrznej? Przecież on lubi tak bardzo te szerokie łuki. Henka Gustafsson i Jacek Krzyżaniak. Może teraz po wewnętrznej. Henka Gustafsson. Jacek Krzyżaniak odważnie próbował ściąć bliżej krawężnika. Już Henka Gustafsson prowadzi. Teraz będzie atakował Tomasz Golob. Jacek Krzyżaniak osamotniony ogląda się, gdzie jest jego rywal. Będzie starał się cały czas utrzymywać tę drugą pozycję. Tomek Golob nie lubi jazdy po wewnętrznej, a więc będzie musiał nabierać prędkości, będzie musiał atakować po zewnętrznej. Może teraz prosta i po szerokiej. Henka Gustafsson. Teraz złamie motocykl, czy Jacek Krzyżaniak obroni tę pozycję. Do ostatnich metrów kapitalna walka, a Jacek Krzyżaniak nie ustąpił. W efekcie, no nieładnie trochę teraz Tomek Golob się zachował, pojechał szerzej, jakby chciał się zrewanżować Jackowi Krzyżaniakowi za to, że nie przepuścił go podczas walki na torze. Dla nas najistotniejsze jest to, że 4-2 wygrali goście, a więc po 9 wyścigach 29-25. Zobaczmy, jak wyglądał start. Taśma w górze. Został Derdziński na starcie. Natomiast tutaj widzą Państwo, jak Tomek Golob musiał szeroko odjechać, żeby się po prostu nie przewrócić. Tu jeszcze dwaj Torunianie na przedzie. Teraz Henka Gustafsson, Tomasz Golob włączył się do akcji. I od tego miejsca obserwowaliśmy pościg bydgoszczan za prowadzącym jak do tej pory Jackiem Krzyżaniakiem. Bajerski, Kwieciński, Kuczwalski, Golob, wyścig 13. To Krzysztof Kuczwalski, najbliżej zewnętrznej siatki Jacek Golob. Startowali dobrze Jacek Krzyżaniak, Ireneusz Kwieciński został z tyłu, ale Tomek Bajerski bardzo dobrze również wystartował. W tej chwili prowadzi Tomasz Bajerski. Jacek Golob ma kłopoty z Krzysztofem Kuczwalskim. Przez moment wyrwał się do przodu. I tak, proszę Państwa, Jacek Golob już na prowadzeniu. Dwaj Torunianie za nim. Tomasz Bajerski drugi. Jacek Golob się ogląda. Szuka wzrokiem Ireneusza Kwiecińskiego. Chciałby stworzyć mu dobre warunki do ataku Torunian. Jest to taka dosyć sprytna jazda Jacka Goloba, ale myślę, że na niewiele się to zda, ponieważ ani Krzysztof Kuczwalski, ani tym bardziej Tomasz Bajerski nie zamierzają odpuszczać swoich pozycji, a Tomek Bajerski na przykład przez pewien moment miał szansę na to, aby wyprzedzić Jacka Goloba. Wyścig 13 za nami, Jacek Golob 3 punkty, Tomasz Bajerski 2, Krzysztof Kuczwalski 1 i Ireneusz Kwieciński bez punktu, a więc kolejny remis w tym spotkaniu i 42-36, nadal 6-punktowa przewaga zespołu toruńskiego. Jacek Golob, Kowalik, Kwieciński i Bajerski. Tomek Bajerski znakomicie wystartował, już teraz zmierza do po szerokiej.
Torunianie chcieli wziąć Jacka Goloba w tak zwane kleszcze. Po wewnętrznej szedł Kowalik, po zewnętrznej Bajerski. Jacek Golob na drugiej pozycji, prowadzi w tej chwili Bajerski. I proszę Państwa, wszystko już może stać się za moment jasne, o ile próba ataku Jacka Goloba nie przyniesie efektu. Tomasz Bajerski z przodu, drugi Jacek Golob, trzeci Mirosław Kowalik i czwarty Ireneusz Tyfiński rozpoczęli w tej chwili ostatnie okrążenie. Cały czas mam wrażenie, coraz bliżej Jacek Golob, ale chyba zabraknie mu dystansu na to, żeby wyprzedzić Torunianina. Tomasz Bajerski ogląda się. 3 punkty dla Tomasza Bajerskiego, 2 punkty dla Jacka Goloba, 1 punkt dla Mirosława Kowalika i bez punktu Ireneusz Kwieciński. A więc proszę Państwa, tak jak powiedziałem, wszystko staje się już jasne. 38 punktów mają bydgoszczanie, 46 zespół z Apatora. A więc jak z prostych rachunków wynika, zespół Apatora Elektrimu nie może już przegrać dzisiejszego meczu, 41. spotkania derbowego w historii wzajemnych kontaktów pomiędzy drużynami toruńską i bydgoską. Ja z tego, co tutaj widzę z góry, mają złe pokrowce żużlowcy bydgoskiej Polonii, złe pokrowce. Tomasz Golob powinien mieć biały pokrowiec, a Henka Gustafsson żółty. Jest inaczej. Halo, Jerzy Kamiński. A w parkingu, jak Państwo widzą, bardzo nerwowa atmosfera. Tu Janusz Bożyszkowski przyprowadził motocykl rezerwowy dla Henki Gustafssona. Bydgoszczanie zamieniają teraz pokrowce na kaskach. Tam podjechał jeszcze jeden motocykl dla Henki Gustafssona, ale okazuje się, że z motocyklem Henki wszystko jest w porządku i najprawdopodobniej za chwileczkę motocykl Jacka wróci do parkingu. Tomek już odjeżdża na tor. Tak jest, motocykl zapasowy, motocykl Jacka Goloba był niepotrzebny. Janusz Bożyszkowski wraca do parkingu. Za chwileczkę ostatni wyścig. Oddaję głos ponownie na stanowisko. Dziękuję bardzo. Mam takie wrażenie, że niepotrzebne są te nerwy przed startem. Ale widać, że jednak one są, skoro mylone są pokrowce zawodników. Wiadomo było, w jakich kaskach mają jechać zawodnicy w wyścigu 15. Świadczy to zapewne o wielkiej nerwowości tam w parkingu. A przed nami ostatni już wyścig. Jacek Krzyżaniak w kasku czerwonym, w żółtym Henka Gustafsson, w niebieskim Mark Loram i w białym Tomasz Golob. Startują zawodnicy najlepsi w dzisiejszym spotkaniu. Jest to tylko znaczenie prestiżowe tego biegu. Tomasz Golob prowadzi. Jacek Krzyżaniak świetnie przygotowany do dzisiejszych zawodów jest drugi. Henka Gustafsson z Markiem Loramem walczy o trzecią lokatę, o 1 punkt. Może teraz, kiedy blisko siebie są zawodnicy, coś tam się zmieni. Nadal prowadzi Tomasz Golob. Jacek Krzyżaniak, widzę, kontroluje cały czas jazdę, nie przepuści Szweda. Mark Loram jest na trzecim miejscu, 1 punkt, a więc wszystko wskazuje na to, że oj, proszę Państwa, jednak się sytuacja zmieniła, to chyba sądzę na skutek właśnie błędu Jacka Krzyżaniaka. Sam sobie winien jest tego spadku na 4. pozycję. Wyglądało na to, że będzie to bieg remisowy, a mamy dowód na to, że nigdy nic nie wiadomo do końca. Tomasz Golob, 3 punkty, Mark Loram, 2, 1 punkt, Henka Gustafsson i bez punktu przyjechał na metę Jacek Krzyżaniak. Pan Jerzy Kniaś, trener zespołu toruńskiego Apatora. Panie Jurku, czy spodziewał się pan tak zaciętego meczu, tak wyrównanego i no, zwycięstwa tak niewielką ilością punktów? Znaczy ja przewidywałem, że zwycięstwo Apatora może być małą różnicą punktów i po raz kolejny się okazało, że zespół Apatora jest bardziej wyrównany i to po raz kolejny udowodniło wyższość nad zespołami, które mają powiedzmy no, 2-3 liderów, a potem
puste miejsca w zasadzie. Wystąpiliście dziś osłabieni brakiem Tomasza Świątkiewicza. W rezerwie występował Adam Sondaj. Czy nie obawiacie się, że ten skład jest właśnie taki tylko na styk? To jest skład na styk i właśnie ubytek Tomka jest bardzo widoczny. Pan Władysław Golob, trener bydgoskiego zespołu. Panie Władysławie, pod nieobecność Waldemara Ciślewicza chyba liczyliście się z porażką w dzisiejszym meczu. No niestety mieliśmy apetyty znacznie większe. Nieznaczna porażka na stadionie, w którym się bardzo trudno wygrywa. Tylko trzech zawodników robiło punkty, dosłownie. Strasznie trudno wygrać w takim składzie, w sytuacji, kiedy startujemy do wyścigu z minus 7 punktów, co w praniu okazało się. Porażka jest honorowa. Jesteśmy mimo wszystko zadowoleni z wyniku. Przypuszczam, że rewanż na naszym torze będzie srogi dla przeciwnika, no ale dzisiaj wyjeżdżamy pokonani. Młodzieżowcy bydgoscy no, zaprezentowali się w dzisiejszym meczu gorzej niż na własnym bydgoskim torze. Czy mimo to jest pan zadowolony z ich postawy? No, nie przewracają się, dojeżdżają do końca. Mogłoby być nieco lepiej. Nam 2-3 punkty zabrakło, było za mało 2-3 punktów do zwycięstwa. No, myślę, że wszystko przed nimi. Młodzieżowcy się rozjeżdżą i w przyszłości będziemy mieli większą z nich pociechę. Dziękuję bardzo. Nic dodać, nic ująć. Trener bydgoszczan Władysław Golob powiedział chyba wszystko. 48-42. Świat się dla bydgoszczan nie zawala. Oczywiście trener Golob zapowiada sobie.